Zima, skoro zima, no to musi być zimno. Takie są odwieczne prawa natury. I no jak tu nie skorzystać z takiego fantastycznego ogniska? No ale niestety jest mały problemik. Nie posiadam odpowiednich przyborów. Podejrzewam, że dla naszego bohatera z poprzedniej edycji programu, czyli dla Rafała Gręźnikowskiego, niepełnosprawnego globtrotera, to nie byłby najmniejszy problem. Dlatego w tym sezonie zapraszamy Was na taki nasz mały mikrocykl. Rafał Gręźnikowski, niezbędnik podróżnika. To co, jedziemy? Każdy, kto utracił swoją sprawność, musi w pewnym momencie dojść do takiego wniosku, że trzeba wydostać się z tego domu, trzeba znów zacząć żyć i korzystać z tych swoich 5 minut, jakie mamy. I tutaj jednym z pomysłów na przepiękne, fascynujące chwile jest pasja rowerowa. Można zawężyć to rozwijanie się w rowerowej pasji wyłącznie do takich okolicznych przejażdżek, a można pójść nieco dalej. Warunkiem jest jedno. Trzeba wyznaczyć sobie cele. Tu są momentami takie miejsca, gdzie po prostu trzeba się zapierać rękoma i nogami, żeby nie zjechać tak stromo. Ale to będzie przygoda, to mnie rozbudzi trochę. Zaczynamy od małych kroczków, od jakiegoś pierwszego zamierzenia. Wybieramy się na przykład do pobliskiego parku. Takie jest nasze pierwsze wyjście na rower. Oczywiście przy założeniu, że nie potrzebujemy, tak jak to było w moim wypadku, rozpocząć w ogóle od nauki jazdy na rowerze, ponieważ po utracie nogi ja musiałem się nauczyć znów utrzymywać równowagę. Przez długi czas potrafiłem podpierać się wyłącznie na własnej prawej nodze, natomiast przechylenie się na lewą stronę skutkowało zwykle tak zwaną glebą. Jakby była jakaś gleba, to chociaż dobry kask mam na głowie. Rower jest takim przyrządem, na którym rozwijamy tak naprawdę całe ciało. Wydawać by się mogło, że kręcimy tylko pedałami, ale pracuje cała sylwetka, więc tak naprawdę można sobie w domu rozpocząć od typowych takich treningów typu pompki, typu skłony. Chodzi o ogólnorozwój. Zdobywaliście kiedyś góry z waszym jednośladem? Góry znaczy góry, naprawdę stromo, wysoko i nie widać końca. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy na przykład góra jest zbyt stroma, żebym ja podjechał na jej szczyt. Ja wówczas zsiadam z tego roweru i go po prostu wpycham. I w tym momencie, jeżeli ja bym był słaby, zbyt słaby w górnej części ciała, no to mogłoby być kiepsko, szczególnie z rowerem, który jest już obciążony sakwami, namiotem i całym bagażem niezbędnym do tego, żeby podróżować. Uwaga, uwaga! Zwolna! Zbliżam się do odcinka szczytowego góry. Istotą jest, żeby we własnej głowie uwierzyć w to, że to nasze życie, pomimo tego, że staliśmy się osobami niepełnosprawnymi, nadal daje nam ogromną paletę możliwości. To jest tylko noga, to jest jakaś inna niepełnosprawność, a tak naprawdę całe centrum sterowania tkwi w naszej głowie i to od naszej głowy, od tego, na ile śmiało i ambitnie podejdziemy do tych swoich zamierzeń, od tego właśnie zależy, czy nam się to powiedzie, czy nie. Zobaczcie na tą panoramę. Jest za taki nocleg w takim miejscu. To ja dałbym złote góry, a tu mam to za free po prostu. Wystarczy się wdrapać na szczyt.